Witam serdecznie, dzień dobry, wieczór Państwu. Dzisiaj trochę powiem o brzydkich, według mnie, zabawach, jakie uczestniczą czy bawią się niektórzy polscy politycy, a właściwie to o jednym takim fakcie. Otóż dla mnie w ubiegły weekend, yy, ogólnie był to ostatni weekend listopada, w mediach społecznościowych, ale również poza nimi rozpętała się pewna burza, którą, dla, tak żeby było ciekawie, zacznę opowiadać od końca. A więc, najpierw będzie cytat z takiej polityczki, polityka, polityczki, posłanki, poślini, posła lewicy Anny Marii Żukowskiej. Sam nie raz nie wiem, jakich form używać. Otóż napisała ona na Iksie, czyli dawnym Twitterze, do Kai Godek, znanej działaczki Pro-Life. Co następuje? Polska tak samo bezpodstawnie... Dostała m.in. Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Olsztyn, Elbląg, całe Mazury, Zieloną Górę, Gorzów, Wrocław, Opole, Gliwice, Wałbrzych. I dodała przy tym, dokąd pragnęłaby pani odesłać współczesnych mieszkańców tych miast? To jest koniec tej historii. A o co w niej chodzi? Ano, pani Godek nieco wcześniej, na tym samym xie, yy, napisała. Lwów powinien wrócić do Polski. Dostaliście go od ZSSR całkowicie bezpodstawnie. A o co jej chodziło? Ano, odnosiła się w tym wpisie do jeszcze wcześniejszego wpisu ambasadora Ukrainy w Polsce, Wasyla Zwarycza, który skrytykował strajk i blokadę prowadzoną na granicy z Ukrainą przez polskich przewoźników, którzy uważają, że Liberalizacja przepisów dotyczących przewozów towarów pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą przez Polskę poszła za daleko. W podobnym co z tonie również wypowiedział się publicznie mer Lwowa Andrzej Sadowy który oskarżył polskich przewoźników o to, i znowu będzie kawałeczek cytatu, że blokują dostawy towarów humanitarnych dla kraju, który już drugi rok broni swej niepodległości i bezpieczeństwa Europy. Nie wiem, czy zarzut o blokowanie dostaw humanitarnych jest słuszny, bo przewoźnicy deklarowali przynajmniej na początku, że takie przewozy będą przepuszczać, podobnie zresztą jak materiały łatwo psujące się. Ogólnie sytuacja na granicy na pewno jest napięta i niekomfortowa, ale ta dyskusja jest kompletnie mało polityczna i to jest moja pierwsza uwaga. Yy, druga taka, że nie będę się odnosił do głosów polityków ukraińskich w tej kwestii. Yy, stoję bowiem na stanowisku, że u nas w tych dwóch padły rzeczy ważniejsze, a właściwie odnoszę się do samej pani Żukowskiej. Nie wypowiem się na temat tego, czy pani Godek wypowiadała się roztropnie, czy nie, zgłaszając w tym momencie akurat okoliczności strajku i takiego wydarzenia jednostkowego roszczenia terytorialne względem Ukrainy. Ale na pewno poseł, posłanka polskiego parlamentu, czyli pani Żukowska postąpiła jak najmniej odpowiedzialnie. Nawet jeśli mielibyśmy do czynienia z jakimś rodzajem emocjonalnej publicystyki, to rzecz taka po prostu nie przystoi posł posłowi. Yy, nawet jeśli w wypowiedziach pisemnych na serwisie X nastąpiły cudzysłowia, to jednak padło to, co padło. Dyskusja cała obiegła bardzo szybko wszystkie internetowe media w Polsce. I jeśli zechce, to ktoś za granicą, jeśli ktoś zechce, to za granicą chętnie wpis pani Żukowskiej podchwyci. Wyobrażam sobie doskonale, jak jakieś środowiska niemieckie, mniej czy bardziej rewizjonistyczne, no już rzecz akcentu, z radością podchwycą jej właśnie wpis i usadowią ją w kontekście lwowa i postawią tezę, że u nas na poważnie, no skoro poseł. Dyskutuje się, że być może Polacy chcą zamienić Wrocławicz Szczecin na Lwów. Nie powinny były sformułowania, których użyła pani Żukowska paść i tyle. A tak jeszcze jako historyk, przypomnę, że niektóre z miast wymienionych w jej wpisie w spisie były znaczącymi ośrodkami państwa polskiego, i to nie w czasach mitycznych za Czechal, Lecha i Rusa. A i że roszczenia do niektórych z nich, na przykład Olsztyna i Opola, polskie środowiska polityczne, a wcale nie politycy niszowi w tym, zgłaszali w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w roku 19 i tuż po nim. Więc to dużo przesady w tym, w, tym, w tym sformułowaniu. Poza tym jeszcze coś trzeba przypomnieć, bo chyba, chyba będzie to trzeba robić coraz częściej. Niemcy przegrały drugą wojnę światową i to bezwarunkowo ją przegrały. Na kilka lat, to jest bardzo ważne, przestały istnieć jako państwo. Tak samo przestało istnieć tym samym ich terytorium. A wcześniej, kilka lat za, zanim przegrały, uczyniły sobie z Polski ofiarę swojej napaści i Polska cenę tej napaści zapłaciła ogromną. Stalinowi zresztą również, jako drugiemu po Hitlerze winowajcy. Zapłaciła między innymi Lwowem. To nie jest żaden rewizjonizm, stwierdzam tylko fakty. Granice są, jakie są. Mamy Szczecin, Wrocław, Olsztyn, wybrzeże Bałtyku, oś Odry i to nam się po prostu należy. Tu jesteśmy i tu żyjemy. Z drugiej strony, całą tę, tę dyskusję weekendową uważam za jakąś taką bardzo mocno dziwaczną. Do, do y, słowa godek zostały też skomentowane przez rzecznika prasowego y, Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę, Ale, chyba w kontekście pani Żukowskiej, bardziej ten komentarz będzie na miejscu. Cytuję po raz ostatni: Postulowanie zmiany granic uznanych przez społeczność międzynarodową, choćby to było w cudzysłowie, Godzi w najbardziej żywotne interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Polską i jej terytorium nie bawimy się, drodzy politycy. Bawcie się czym innym. Dziękuję.